Prabhupada said, I didn't say that. I nawet czasem Śrila Prabhupada mówi, że ja tego nie powiedziałem. But if you want to say something, you have to quote Prabhupada. Jeżeli chcieliśmy coś powiedzieć, zawsze trzeba było powiedzieć też, że Śrila Prabhupada to powiedział. From cooking up to sleeping, everything, Prabhupada said. Zaczynając od spania, kończąc na gotowaniu, zawsze się mówiło, Prabhupada powiedział, że... Even first time as a bhakta I went to the toilet, there was a devotee said, Prabhupada said... Kiedy nawet pierwszy raz jako bhakta przyszedłem do toalety, to jakiś tam bhakta podniósł palec, Śrila Prabhupada powiedział. And it's a fact, Prabhupada was teaching us even in the terms of eating, sleeping, mating and defending. I to jest fakt, że Śrila Prabhupada uczył nas w tych właśnie kategoriach, tych najprostszych, jedzenia, spania, obrony i... This is what you do when you teach small babies. To jest... It's what you do when you teach small babies from the early days. Dzieje, kiedy ma się do czynienia ze małymi niemowlakami w tych wczesnych latach. You have to teach them everything. I to są tego wspomnienia. So whatever we have, we got from Śrila Prabhupada. Cokolwiek mamy, mamy od Śrila Prabhupada. So I thought today, Gopurnima is tomorrow. Ja myślałem, skoro jutro jest Gaura Purnima, że dzisiaj... Nevertheless, we can speak still already something about Lord Chaitanya Mahaprabhu, which is never wrong. Nie zaszkodzi, jak dzisiaj po prostu porozmawiamy trochę o Panu Chaitanyi Mahaprabhu. Especially he in Wrocław. Specjalnie tutaj we Wrocławiu. Where we have the biggest deities, I think, of Gornitai in Europe. I tutaj mamy największe bóstwa we Wrocławiu, Gornitai w Europie. I think so. Myślę. They are amazing. One są niesamowite. Because now when the curtain goes open here, you think, oh, now he is here. Kiedy kurtyna odsłania się, wtedy od razu myślę, o, on tu jest. Prabhupada said, first deity was established. He said, Krishna is here, no more nonsense. Kiedy pierwsze bóstwa były instalowane w świątyni w Wiskonie, Śrila Prabhupada powiedział, no, bóstwa są tutaj, Krishna jest tutaj, więc koniec za nonsensami. A little murti of Gopal, devotee is found in some shop in New York. Takie małe bóstwa Gopala w jakimś sklepie baktowie znaleźli. They asked Prabhupada, how shall we call him? Jak powinniśmy go nazywać? Prabhupada said, we can call him the boss. Jak możecie go nazywać? Możecie go nazywać szefem, bossem. The simple way to transmit the message to the bunch of hippies. To jest najprostszy przekaz informacji do hippiesów. So anyway, we can sing a little bit, just chant Radha Madhava, and then we can read something from Chaitanya Charitamrita. Jaya Rama Rama Jaya 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 Rama Jaya
Paramahamsa Astatra Sata Shri Srimadis Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Maharaj La Prabhupada Ki Jai Ananta Koti Vaishnavrinda Ki Jai Namacharya Das Thakur Ki Jai Premseko Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Dadhar Shiva Sadi Gaur Bhaktivedanta Ki Jai Samaveda Bhaktivedanta Ki Jai Gaur Premananda All glories to assembled devotees. All glories to assembled devotees. All glories to assembled devotees. All glories to Sri Sri Guru and Sri Guru. All glories to Sri Guru. It starts 1339 and it ends 1347. I can read English. So this is today just a little introduction to tomorrow's Gopunima. We can just read something about the symptoms of Lord Chaitanya Mahaprabhu, about his appearance, about his features. Dzisiaj taki w ramach wstępu do jutrzejszego święta poczytamy trochę o jego cechach, o jego różnych aspektach i o jego pojawieniu się. What did we say? 1339. In the Dvapara Yuga. Yeah. In the Dvapara Yuga, the personality of Godhead appears in a blackish hue. He is dressed in yellow, he holds his own weapons, and he is decorated with the Kaushtubha jewel and marks of Shivasa. This is how his symptoms are described. Dvapara Yuga, najwyższa osoba Boga pojawia się w odcieniu czarnym. On ubrany jest w żółte doti, trzyma w ręku swoje bronie. Jest udekorowany kamieniem Kaushtubha. I na piersiach ma znak Śrivatsa. To jest tak, jak są opisane symptomy, jego symptomy. The religious practice for the age of Kali is to broadcast the glories of the holy name. Only for this purpose has the Lord in a yellow color descended as Lord Chaitanya. W Kali Yudze polecane jest jako praktyka religijna
rozprzestrzenianie chwał Najświętszego imienia Pana. I dla tego celu Pan pojawił się w żółtym kolorze jako Lord, jako Pan Chaitanya. The luster of his expansive body resembles molten gold. The deep sound of his voice conquers the thundering of newly assembled clouds. Blask jego ciała przypomina płynne złoto, a głęboki dźwięk jego głosu pokonuje brzmienie pioruna świeżych chmur. One who measures 4 cubits in height and in breadth by his own hand is celebrated as a great personality. Ktoś, kto mierzy 6 stóp, 6 cubits w wysokości i w szerokości swoich własnych rąk, on czczony jest jako wielka osoba. Such a person is called Niyagrodha Parimandala. Sri Chaitanya Mahaprabhu, who personifies all good qualities, has the body of Niyagrodha Parimandala. Taka osoba jest nazywana Niyagrodha Parimandala. Pan Chaitanya Mahaprabhu, który uosabia wszystkie te dobre cechy, ma ciało kogoś, który się nazywa Niyagrodha Parimandala. His arms are long enough to reach his knees. His eyes are just like lotus flowers. His nose is like a sesame flower. And his face is as beautiful as the moon. Jego ramiona są tak długie, że sięgają do kolan. Jego oczy są jak kwiaty lotosu, a jego nos jak kwiat sezamu. A jego twarz jest tak piękna jak księżyc. He is peaceful, self-controlled and fully devoted to the transcendental service of Lord Sri Krishna. He is affectionate towards his devotees. He is gentle and he is equally disposed towards all living entities. On jest spokojny, opanowany i w pełni zadedykowany transcendentalnej służbie Panu Krishnie. On jest ma też jest skłonny swoim baktom. I jego jest bardzo łagodny i równo traktuje wszystkie żywe istoty. He is decorated with sandalwood bangles and armlets and anointed with the pulp of sandalwood. He is especially versed in decorations to dance in Sri Krishna Sankirtana. On jest udekorowany bransoletami i naramiennikami z drzewa sandałowego, również drzewo sandałowe, pasta z drzewa sandałowego jest na jego ciele. On w szczególności nosi te dekoracje, żeby tańczyć, kiedy tańczy w kirtanie dla Pana Kryszny. Recording all these qualities of Lord Chaitanya, the sage Vaishampayana included his name in the Vishnu Sahasranam. Uwzględniając te wszystkie cechy pana Chaitani, mędrzec Vaishampayana włączył jego imię w Vishnu Sahasranama, czyli w kompozycji, która stanowi tysiąc imion pana Vishnu. Prabhu Shri Krishna Chaitanya Tanara Charana Shritasai Maradanya. So we can see even Lord Chaitanya Mahaprabhu is considered the hidden avatar. He is mentioned here in Vishnu Sahasranam. I nawet kiedy możemy zauważyć, nawet Pan Chaitanya, który uważany jest za taką skrytą inkarnację Najwyższej osoby Boga, niemniej jednak jest o nim wspomniane w tych tysiącach imion Pana Vishnu. The interesting thing is, when Srila Prabhupada opened the Krishna Balaram Mandir in Vrindavan, first time in history of Vrindavan, he established the Gaudiya deities. I kiedy Srila Prabhupada otworzył tą świątynię Krishna Balaram Mandir we Vrindavanie, po raz pierwszy we Vrindavan były zainstalowane bóstwa Gaudiya.
This was never done before. Nigdy tak przedtem się nie miało miejsca. He did it in a party, with a particular purpose. It's Krishna Balaram Mandir. I on to miał coś szczególnego na względzie. Because Ramanreti, where the temple was placed, was known for the pastimes of especially Krishna and Balaram. To miejsce, gdzie ta świątynia była zbudowana, ona jest znane z rozrywek Kryszny i Balarama. But Prabhupada installed also Gaunitaya there on the altar to demonstrate that the very same Krishna Balaram appeared as Nityananda and Chaitanya. I również zainstalował na ołtarzu pana Chaitanya i pana Nityanandę, Gaunitaya, po to, żeby dać do zrozumienia, że pan Krishna i Balaram są nikim innym jak właśnie Gaunitaya. And there is a difference. Ale i to jest ta różnica. Krishna in all his incarnations appears, we know from Bhagavad Gita, for following purposes. Jak wiemy z Bhagavad Gita, Krishna we wszystkich swoich, kiedy się pojawia we wszystkich swoich inkarnacjach, ma zawsze jakiś cel. To establish religious principles. Żeby ustanowić religijne zasady. To annihilate the demonic forces. A żeby zniszczyć jakichś demonów. And to please his devotees. I żeby zadowolić swoich bhaktów. That's actually the major reason why he appears personally. I to jest to to jest ten najważniejsza przyczyna, dla której on się pojawia właśnie, żeby zadowolić. Religious principles can be established by empowered acharya. Religijne zasady mogą być ustanowione przez jakiegoś uprawomocnionego acharya. Demons, they annihilate themselves amongst each other. Że demony to mogą się między sobą pozabijać. They are self-destructive. Oni są tacy mają tendencję do samounicestwienia. Krishna doesn't have to appear for that. Krishna nie musi się pojawiać po to. But he does it anyway, by the way. Ale on pomimo wszystko się pojawia. But to please his devotees, for that he has to come himself. Ale żeby zadowolić bhaktów, w tym celu musi się pojawić sam. Osobiście. But actually in all his incarnations the conditions he puts forward are the same. Ale we wszystkich swoich inkarnacjach te warunki jego przychodzenia są takie same. You can read right away in Krishna book. Możemy to przeczytać w Krishna book. First moment he appeared. Od pierwszego momentu, kiedy się pojawia. He had the same relationship to those who came. On ma taki sam związek z tym, którzy się pojawiają. You surrender? Become my friend? Podporządkuj się, bądź moim przyjacielem. Or I will kill you. Albo cię zabiję. Sorry, it was not my idea. Ale to nie był mój pomysł. The Christian community may be very upset about this statement. God is all good. How can he kill? I że chrześcijanie są bardzo zaniepokojeni takim stwierdzeniem. Bóg jest wszechdobry, jak on może zabijać? Well, our books are full of evidence that God does kill. Ale nasze książki, które dał nam Śrila Prabhupada, są pełne dowodów na to, że Bóg zabija. But it's also explained what his killing is. Ale również jest wyjaśnione, czym jest to jego zabijanie. Whoever is killed by him personally goes back to him. Ale ktokolwiek jest zabity przez niego osobiście, wraca do niego. That's called really merciful. I to się nazywa naprawdę bycie łaskawym. It's like if you slap somebody in the face and you invite him to your home. To jest tak można powiedzieć, że komuś dasz po twarzy i jego zaprosisz do domu. Because Krishna knows with this kind of body that person will only commit more sinful activities. Ponieważ Krishna wie, że w tym ciele, jaki ktoś ta osoba posiada, co on będzie z nim robił, tylko jeszcze więcej grzesznych czynności popełni. And better I take the body away from him. Co najlepiej, mu zabiorę to. It's like a child. When you see a child playing with a knife, what will you do? To jak dziecko widzi, że bawi się nożem, to co robisz? Well, you take the knife away from him. Zabierasz mu nóż. Because he doesn't know what he's doing. On nie wie, co robi z tym. So this is merciful. To jest w rzeczywistości łaska. Okazywanie łaski. This is our philosophy. This is in our books all the time. To jest nasza filozofia, to jest w naszych książkach cały czas. Of course, I remember I joined in Germany in 1972. Ja pamiętam, kiedy przyłączyłem się w 1972 w Niemczech.
It was shocking for everybody, for the parents, everybody. My son became a devotee. To było szokujące dla wszystkich moich znajomych, zwłaszcza dla moich rodziców. Of some small, dangerous sect. Że mój syn przyłączył się do jakiejś małej, bardzo niebezpiecznej sekty. And we were very small. A my byliśmy bardzo małą sektą. Whole Germany was maybe, oh, maybe 45-50 devotees. I w całych Niemczech może było 45-50 baktów. But we preach so vigorously. Ale my tak żywo nauczaliśmy. When we ask people on the street, how many devotees you think there are in, how many Hare Krishnas are in Germany? Jeżeli na ulicy spotkaliśmy ludzi, tak pytaliśmy, no jak myślisz, ile jest baktów, ile jest krysznowców w Niemczech? Nobody said less than 50,000. Nikt nie wymienił cyfry liczby mniejszej niż 50 tysięcy. The newspapers were alarmed. They are everywhere. Gazety alarmowały wszystkie. Oni są wszędzie. Of course, because we traveled around all the time. Oczywiście, że tak, bo my po prostu podróżowaliśmy po całym Niemczech. We were continuously on the road. Nieustannie byliśmy na drodze. I saw you in Berlin, I saw you in Munich, I saw you in Hamburg, you're everywhere. O, widzieliśmy cię w Monachium, w Hamburgu, i tu, i tam, wszędzie. So, now it's still for many controversial, but it's something more you can see. There are not just 35 or 50 devotees. I teraz może to jest troszeczkę kontrowersyjne, ale jest trochę inna liczba niż 50 baktów. And we first time came actually to India. Kiedy pierwszy raz przyjechaliśmy do Indii. We got so enthusiastic. My byliśmy tak entuzjastyczni. Because we thought, oh, now we are more, as we thought, we are actually many. O, teraz jest nas bardzo dużo. The whole city coming up, Hare Krishna! Całe miasto przychodziło do nas i mówiło nam Hare Krishna. So many, we didn't so ever have so many Hare Krishnas in one place. Nigdy nie widzieliśmy tyle Hare Krishnas w jednym miejscu. But of course, there is a difference. Ale oczywiście jest różnica. Chaitanya Charitamrita, when you study carefully, you will find a very scientific description of different devotees. Ale kiedy będziesz studiował uważnie Chaitanya Charitamrita, znajdziesz tam opis różnych cech wielbicieli. This is not like that you go Hare Krishna, then you are a devotee. To nie jest tak, że ktoś tam krzyknie Hare Krishna, już jest baktą. That's nice. We encourage people. Okay, Hare Krishna. Very good, very good. To jest wspaniałe. My zachęcamy ludzi, intonuj Hare Krishna, bardzo dobrze. But a real devotee never thinks actually I am a devotee. Ale tak prawdziwy bakta, rzeczywisty bakta, on nigdy o sobie nie myśli, że jest wielbicielem. On przeważnie myśli, że ja próbuję być wielbicielem. Because if I always resist this designation, devotee, Prabhupada disciple, yes. Ja zawsze się sprzeciwiałem tym takim designatom, że o, bakta, wielbiciel, o, uczeń Śrila Prabhupady, o, taki czy owaki. To mam tytuł. Tu mam tytuł taki, widzicie? Uczeń Śrila Prabhupady. Wszyscy zauważyli? Wszyscy się pokłonili mi? It's ridiculous. It's completely unscientific. I to nie ma nic to wspólnego z we are devotee or a disciple only to the degree we act like devotee or we act like a disciple. My jesteśmy uczniami czy wielbicielami w takim stopniu, do jakiego stopnia działamy jako uczniowie czy jako wielbiciele. He's a senior devotee. On jest starszym wielbicielem. Yeah, I'm older as most devotees I meet on the road, yeah. Yeah. So what? So, jestem starszy niż wszyscy inni wielbiciele, to co? I can say proudly, I was eating prasadam before you were even born. Ja mogę powiedzieć nawet to, że jadłem prasadam zanim ty się urodziłeś. That's an achievement. I to jest osiągnięcie. That's called senior devotee. To się nazywa starszy wielbiciel. I ate much more prasadam as you ate. Ja zjadłem dużo więcej prasadam niż ty zjadłeś w swoim życiu. That makes me to senior devotee. I to właśnie sprawia, że jestem starszym wielbicielem, tak? Maya is so beautiful, you can become a wonderful old fool. I Maya jest tak wspaniała, że możesz być wspaniałym, starym głupcem. So stupid.
taki głupi. It's a senior stupidity personified. To jest taka bardziej zaawansowana, w zaawansowanym wieku, głupota zaawansowanego wieku. The young devotees may think, well, we shouldn't say it too loudly, but he is really stupid, you know. Niektórzy baktowie mówią, o, może tego nie powinniśmy wspominać zbyt głośno, ale on wydaje się naprawdę być głupim. Is it an offense to think about somebody being stupid when he is stupid? Czy to jest obraza, jeżeli ktoś jest głupi, a my myślimy, że on jest głupi? No, it's reality. Nie, to jest rzeczywistość. Unfortunately, it is reality. Niestety, to jest rzeczywistość. Taka jest rzeczywistość. So we have to demonstrate by our actions. My musimy pokazywać przez swoje działanie. And there will be challenges coming. I będą wyzwania. Temptations. Temptation. One devotee will take it, another one doesn't. Jeden bhakta weźmie, drugi nie. How come? Jak to może być? Because that one is more rooted in Krishna consciousness, that one is not so fixed yet. Ponieważ jeden jest bardziej taki umocowany w świadomości Krishna, ten trochę mniej. Kanishta, Madhyama, Uttamadhikari. I dlatego mamy Kanishta, Madhyama i Uttamadhikari. Kanishta Adhikari can be very learned. I Kanishta Adhikari, on może być bardzo uczony. Can be very strict. On może być bardzo taki ścisły. Very strict follower in principles. Jeśli chodzi o zasady. But he has no idea what he's doing. Ale on nie ma pojęcia, co robi. He doesn't understand the meaning of the whole thing. On nie ma pojęcia o znaczeniu tego wszystkiego. So people are impressed. Oh, so much knowledge. Ludzie są takie pod wrażeniem. O, oh, tyle wiedzy. It's like a teacher who will teach you, give a seminar about danger of smoking. Tak, nauczyciel, kiedy naucza cię o zagrożeniach wynikających z palenia papierosów. Then he goes out and smokes a cigarette. On wychodzi na zewnątrz i pali papierosy. Nie? Because the desire is not purified, the motivation, that's what counts. Tak naprawdę to, co się liczy, to motywacja, intencja, a tu jego pragnienia nie są oczyszczone. So Madhyama Adhikari, he knows. Madhyama Adhikari, on wie. No, this is Maya. On wie, to jest Maya. Co but he is maybe not so well versed in Shastra to explain to others. Ale może nie jest tak zaznajomiony w szastrach, żeby to wyjaśnić innym. But he's very enthusiastic to give it to others. Ale ma dużo entuzjazmu, żeby to wszystko dać innym. Firmly convinced this is good. Ponieważ jest bardzo, bardzo przekonany, że to jest właściwe. And everybody on Sankirtan. I dlatego Śrila Prabhupada wyganiał wszystkich na Sankirtan. My first day on Sankirtan, I had no idea what I'm doing. Pierwszego dnia, kiedy byłem na Sankirtan, nie wiedziałem, zupełnie nie miałem pojęcia, co się ze mną dzieje. I knew something that we are going to die. That I knew already before I joined this movement. To, że kiedyś tam umrę, to już widziałem, zanim się przyłączyłem do baktów. But to look like this. Ale żeby tak wyglądać, tak. And chanting. Yeah, I like that. I liked very much chanting, but I didn't know why. Ja bardzo lubiłem intonowanie, ale nie wiedziałem dlaczego. I knew when I chant, I feel. Kiedy intonuję, wiem, że jest wszystko w porządku. But why? I had no idea. Ale dlaczego? Nie miałem pojęcia. I didn't like people, that's a fact. Nie lubiłem ludzi, to fakt. I said they're disgusting. Myślałem, że oni są zniechęcający. I was not attracted to association of these people. Zupełnie nie miałem żadnej atrakcji, żeby mieć ich towarzystwo. Otherwise, I had no idea. A w innym wypadku nie miałem żadnego pojęcia. The only thing I wanted to stay. Jedną rzecz, to chciałem tam zostać po prostu. I didn't want to go back. Nie chciałem wrócić do życia materialnego. Absolutnie nie. No, anything of what I ever done, I said I will never touch this again. Cokolwiek do tej pory w życiu zrobiłem, nigdy nie chciałem się tego z powrotem dotykać. So maybe I will die here. Może to umrę po prostu. Devotees told me this is a great place to die. Mówię, to jest najlepsze miejsce, żeby umrzeć. I said, why not? Mówię, dlaczego nie? Umrę tutaj. Dying, I have to do anyway. Dying, I have to do anyway. So when I tak czy siak muszę umrzeć. Nie? When I see these people dancing, chanting and dying, I think this is a nice way to die. Kiedy widzę te osoby, które tak w taki wesoły sposób intonują, śpiewają, tańczą, to jest najlepszy sposób, żeby umrzeć. Nie? Of
course I didn't die until today. Oczywiście do tej pory jeszcze nie umarłem. I didn't know that actually there's something coming which was more difficult. I nie zdawałem sobie sprawy, że coś przede mną jest, co jest jeszcze bardziej trudne. That's called living in Krishna consciousness. To się nazywa życie, życie, codzienne życie w świadomości Krishna. Dying, it can be one second, you're dead. Umieranie, jedna sekunda i nie żyjesz. But living, oh. Ale żyć. There's plenty of time to fall in Maya. To jest tak dużo czasu, żeby popaść w Maję. But the life is very short to become Krishna conscious. Ale życie jest tak krótkie, żeby stać się świadomym Kryszny. I always laugh when they tell me you're a senior devotee. I dlatego tak się śmieję, kiedy ktoś mówi, o, ty jesteś starszym wielbicielem. Come on, I just feel like I joined yesterday. Ja się czuję, jakbym się wczoraj przyłączył. Just Hare Krishna, Hare Krishna, I distribute few books and now I'm here, yeah. Trochę pomantrowałem, trochę parę książek rozprowadziłem i nagle siedzę tutaj. Yeah, I was in many locations. I can tell you day and night stories, but it's very short. It's like. Oczywiście byłem w wielu miejscach. Mogę odpowiadać wam różne historie tych miejsc, ale to wszystko jest bardzo, bardzo szybko się działo, bardzo krótko. Some devotees are telling me, you know, life in Krishna consciousness, it's like you have many lifetimes compressed in one lifetime, going full speed. A on mówi, że życie w świadomości Krishna to tak jakby było skompresowanych kilka żyć w jednej życiu, w jednym życiu. You go. You start like, you know, I am Polish. Zaczynasz od tego, o, jestem Polakiem. And then you go, bah, Hare Krishna. I teraz odrzucasz to, Hare Krishna. And then you go, Hare Krishna. Hare Krishna. That's right, Hare Bo. Hare Bo. And then you die. Wtedy umierasz. It's like, very fast. Bardzo szybko. Very fast. You can just look in a mirror, you can look at the photos, you can look. It goes very fast. Popatrz się tylko w lustro, popatrz się na fotografię. But the Maya is that in each single period of our lives we think, oh, it's forever, it's, yeah. Ale Maya działa tak, że w każdym momencie naszego życia po prostu myślimy, że to jest wszystko tak super. Can see it on babies. Możecie popatrzeć się na niemowlaki. They think, I'm a baby. Ja jestem niemowlakiem. I'm a member of the baby society. Jestem członkiem Towarzystwa Niemowlaków. These only babies. Oh, there's another baby. O, tam jest też również jakiś niemowlak. And then there are these kind of grown-up people and strange people, but... A czy inni to są jacyś tacy dorośli? They are the babies. Jacyś dorośli, jacyś tacy dziwni. A my jesteśmy po prostu niemowlakami, koniec. And then they grow up a little bit. Kiedy dorastamy troszeczkę więcej? We are the children. I my jesteśmy dziećmi. Life is about playing, fooling around. Życie polega na zabawie i robieniu jakichś głupstw. Then there are these boring grown-up people. They always restrict us. They go to work, something working. A ci starsi ludzie, tacy dorośli, są tacy nudni. Ciągle idą, chodzą gdzieś pracować. And you grow up a little bit more. A wtedy troszeczkę bardziej dorastamy. You become a teenager. Stajemy się nastolatkami. The International Society of Teenager Consciousness. I wtedy stajemy się towarzystwem Międzynarodowego Towarzystwa nastolatków. And you think, oh, they are boys, they are girls. Wtedy myślę, o, to są dziewczyny, a tam są chłopaki. To zaczyna być interesujące. Ne? Boys and girls. Dziewczyny i chłopaki. And they meet. And oni się spotykają. Becomes very interesting. I to jeszcze bardziej jest interesujące. Very dangerous. Bardzo niebezpieczne. And then you suddenly realized you are a mother, you are a father. I potem się okazuje, że nagle, że jesteś ojcem, że jesteś matką. Then you meet other mothers and fathers. I wtedy spotykasz innych ojców, inne matki. And you speak about how is the rent, how is the work. I mówisz o tym, o mieszkaniu, o pracy. How are the children? O dzieciach. It's basically very similar talk. Wszyscy podobne tematy poruszają. Then the whole thing disappears. Children are gone. I co? Co się wtedy dzieje? Nagle się okazuje, że nie ma dzieci, wszystko się rozpływa. Become the International Society for Pensioner Consciousness. I stajemy się Międzynarodowym Towarzystwem Rencistów, Emerytów. You speak about diseases and what the doctor said and how the weather will be, things like that. I o czym rozmawiamy? O chorobach, o tym, co jakiś doktor powiedział, o jakichś lekarstwach.
And above all, it was always much better in the previous times. Now it's much worse. I oczywiście mówimy o tym, że kiedyś było dużo lepiej, a teraz jest dużo gorzej. So, you know, and then one day you are dead. I pewnego dnia po prostu jesteś trupem. So it's quite a monotone life, actually. Takie wszystko, takie, wszystko w takiej monotonii. But when you become devoted, then things get interesting. Ale kiedy staniesz się wielbicielem, wtedy rzeczy się mają inaczej. Zaczyna być interesująco. Krishna in his form as Anumanta and Upadrashta is always involved. He gives permission, he observes. Krishna w swojej formie jako naddusza, on jest zawsze jakoś tam związany z naszym życiem, daje nam, pozwala i zabrania czynić pewnych rzeczy. But in the case of a devotee, he becomes active. Ale jeśli chodzi o baktów, o wielbicieli, to on wtedy jest bardziej aktywny. Somebody is serious. O, tutaj ktoś jest, zaczyna być poważny. He wants to go back home, back to me. On chce wrócić do mnie. And that we have to change something here. I w tym musimy coś zmienić. It starts with Kama Mishra Bhakti. Yes, one is a devotee, but still there are so many material desires. I to, od czego zaczynamy? Od Kama Mishra Bhakti. My jesteśmy baktami, ale ciągle mamy jeszcze jakieś pragnienia materialne. So Krishna goes, let's take care of the material desires. I Krishna wtedy, okej, okay, zajmijmy się tymi pragnieniami materialnymi. Devotee sometimes is praying, like Prahlad Maharaj is praying. Even I would have a material desire, please don't fulfill it. I tak jak Prahlad Maharaj, czasem Bhagavatowie modlą się, nawet jakbym miał jakieś materialne pragnienia, proszę, nie spełniaj ich. Or when Bali Maharaj offers Vamana Dev three worlds, he's a master of the three worlds, he said, you ask me for three steps of land, I can give you a whole island. Bali Maharaj w tej sytuacji, kiedy Vamana Dev go poprosił o trzy kroki ziemi. Co? Ty chcesz trzy kroki ziemi? Ja ci mogę dać całą wyspę. Vamana Dev is just smiling and going, you think that will make me happy? A wtedy uśmiechnął się Vamana Dev i mówi, co? Ty myślisz, że to mnie uszczęśliwi? No. Nie. Because if you give me one island, probably I want two. Ponieważ kiedy mi dasz jedną wyspę, ja będę chciał zaraz dwie. Whatever we get materially, we want to multiply. Cokolwiek materialnie dostajemy, chcemy to powiększać. So we are just fanning the fire of material desires even more. Czy tak po prostu podniecamy żar pragnień materialnych. Z Prabhupada quoted Saraswati, the little girl. Raz Śrila Prabhupada wspomniał Saraswati, takiej małej dziewczynce. She said to her parents, why are you always giving me this presents? It's all Maya. I ta Saraswati kiedyś powiedziała swoim, dlaczego mi dajesz to ciągle, dajcie mi ciągle te podarki, przecież to jest Maja. Prabhupada, like that. No i to się bardzo spodobało. Actually, if you want to please somebody materially, you may harm him. Jeżeli na platformie materialnej chcesz kogoś zadowolić, to tak naprawdę możesz mu wyrządzić krzywdę. No, we do that anyway, we know that. Ale wiecie dobrze o tym, zdajcie sobie z tego sprawę, że mimo wszystko czynimy to. But we also know that there are limits. I oczywiście wiemy, znamy, jakie są ograniczenia w tym. You cannot make a person happy materially, really. I na tej platformie materialnej tak naprawdę nie można nikogo uszczęśliwić. You give him a new toothbrush. Dasz mu nową szczoteczkę do zębów. Yeah, but his teeth are falling out. Tak, co z tego, jak mu wypadają zęby. You give him a new car. Dajesz mu nowy samochód. He gets involved in a car accident. I on ma potem wypadek samochodowy. Actually, whatever you see materially people receiving, it's mostly not for their benefit. I możemy zauważyć, cokolwiek ludzie dostają na platformie, to z tego nie mają takich rzeczywistych korzyści. Therefore, Prabhupada wanted to turn it back to the original need, what we really need. I dlatego Śrila Prabhupada chciał powrócić do takiej pierwotnej potrzeby, do tego, co my naprawdę, co dla nas jest konieczne. He said, everybody wants to be loved. Każdy pragnie być kochany. Everybody wants to get something and give something. Każdy ktoś chce coś dostać i dać coś. Everybody wants to be protected. Każdy chce być pod ochroną. So that's what we are getting in Krishna consciousness.
To jest to, co dostajesz w świadomości Kryszny. That's besides the fact that actually we are getting the gift to be able to approach Krishna. Oczywiście poza tym, że mamy ten podarunek, jaki dostajemy, że możemy bezpośrednio zwrócić się do Kryszny. I hope I don't offend anybody, but as we all sit here, that's not our karma. Nie chcę tu nikogo obrażać, ale tutaj jak wszyscy siedzimy, to nie jest naszą karmą. We are entirely unqualified even to sit here. My nie mamy żadnych kwalifikacji, żeby tutaj siedzieć. By law of karma, we should be somewhere here situated in a Polish society. Something. Zgodnie z prawem karmy powinniśmy gdzieś tam panoszyć się w tym polskim społeczeństwie. I can see my karma standing next to me. Ja mogę widzieć swoją karmę, która obok mnie zaraz. I can see it. Everybody has a set of predestined material desires. Każdy ma jakiś tam zbiór materialnych pragnień zgodnie z przeznaczeniem. I can enter a room and I can give you a whole I can give a whole lecture about how I perceive it in an artistic way regarding form, color, light, everything. Wchodzę do pomieszczenia, od razu mogę powiedzieć, jak tutaj to postrzegam stosownie do kolorów, barw, światła. I'm 100% sensual person. Ja jestem taki w 100% taki uzmysłowiony, jeśli chodzi, nastawiony na ten kierunek taki właśnie. My sensual perception is so intense, I never had to take drugs. Że moja taka zmysłowa, postrzeganie zmysłowe jest tak mocne, że nigdy nie potrzebowałem brać żadnych narkotyków. I could stand in the middle of the landscape, I was thinking, feeling and willing, and I saw this is incredible. Stałem gdzieś tam pośrodku jakiegoś krajobrazu i po prostu myślałem, czułem i przeżywałem. I knew people who were much worse like me. A znam ludzi, którzy są jeszcze gorsi ode mnie. They end up talking to trees. Or oni skończyli na tym, że zaczęli rozmawiać z drzewami. Or finally taking drugs. Ostatecznie kończąc na jakichś narkotykach. The original drug consumption was not to get intoxicated. To pierwotnie spożywanie narkotyków nie miało na celu intoksykacji. There was a way to see beyond things, to enlarge one's consciousness. To był sposób na postrzeganie więcej niż można było postrzec. Only problem was that these substances make you entirely addicted. Jedyny problem polegał na tym, że te substancje po prostu cię uzależniały. And they give you the wrong picture. Ale one ci dawały też takie złe postrzeganie tego. Totally illusion. Wstawiały cię w zupełną iluzję. So you replace the simple illusion by the mega illusion. Czyli zamieniałeś taką normalną iluzję na jakąś mega iluzję. And in the process you destroy your body. In the process you destroy your body. I w tym procesie niszczyłeś swoje ciało. So therefore Prabhupada said, that was shocking for the hippies. He said, no drugs. I to było bardzo szokujące dla hippisów, kiedy Śla Prabhupada powiedział nie narkotykom. The idea is not essentially bad, but you can do it by chanting Hare Krishna. Że jeśli chodzi o sens tego narkotyków, nie jest taki zły, ale lepiej osiągniecie ten cel przy pomocy intonowania. They had it initially printed on the invitation card. For the temple, stay high forever. I tak na tych zaproszeniach do świątyni mieli napisane: bądź na haju zawsze. Because that experience with drugs, you come up and you go down. Doświadczenie z narkotykami było takie, że po prostu najpierw się było na haju, a potem się spadało w dół. But this chanting, you stay high all the time. I przez intonowanie można było na haju być przez nieustannie. We don't use it today. Ale oczywiście my nie nauczamy w ten sposób. Ponieważ ludzie myśleliby, że intonowanie to jest jakaś inna intoksykacja. But in a real sense, it's true. Ale w rzeczywistości to jest prawdą. But there is always a problem in Krishna consciousness. Ale również jest jakiś tam problem.
tapodivyam. If you want knowledge, you have to perform tapasya. I ten problem na tym polega, że jeśli chcesz zdobyć jakąś wiedzę, musisz... So Lajcet Nimahaprabhu is perceived as universally merciful. Musisz wykonywać jakąś tapasję. Dlatego Pan Chaitanya był postrzegany jako takim uosobieniem miłości, łaski dla tego wszechświata. People love the idea of universal mercy. Ludzie uwielbiali tę koncepcję uniwersalnej łaski. Universal forgiveness. I uniwersalne przebaczenie. We hear about this lot, especially today. I słyszymy o tym bardzo dużo, zwłaszcza dzisiaj. You know why? Wiecie dlaczego? Because the world is so full of hatred and people are so sinful, they want to be forgiven all the time. Ponieważ tak jest wiele nienawiści, ludzie są tak grzeszni, że oni cały czas chcą, żeby im przebaczyć. Watch out for people who always talk about this only. This? Watch out for people who always talk very much stress, forgiveness and mercy. Watch out. Uważajcie na ludzi, którzy dużo mówią o przebaczaniu i miłości. You may find out they are the ones who are most sinful ones. Możecie zrealizować, że oni są ci najbardziej grzeszni. Because they want to be forgiven. Ponieważ oni chcą, żeby im przebaczyć. They actually speak about themselves. Oni mówią o siebie, o sobie samych. Even Kamis are saying for that. They Kamis, they say, well, as a hungry man always speaks about food. Mówi tak, nawet karmić, znaczy ci ludzie na zewnątrz mówią tak, oczywiście, że głodny o czym mówi? O jedzeniu. Lonely man speaks only about how to associate with others. Samotny zawsze mówi o tym, jak mieć towarzystwo innych. So a very cruel man will always speak only about love. I have to go a little forward. When you turn this way, I can hear. The only very cruel man will always speak about love. Okay. Bardzo okrutny człowiek mówi ciągle o miłości. That's almost a rule. I to jest prawie że zasada. Because if you have these things, then you don't feel the need to talk so much about that. Kiedy masz te rzeczy, nie musisz o tym mówić. Of course, you are merciful. Oczywiście, że jesteś łaskawy. Of course, you are loving people. Oczywiście, but kochasz. About it all the time. No, oczywiście kochasz ludzi, ale nie musisz o tym mówić. Either it's there or it's not. Jest to, albo tego nie ma. So it's always a symptom of Kali Yuga that there's so much talk, like politicians. Oh, they can talk about so many things. To jest taki symptom Kali Yugi, że tyle się o tym mówi. Tak jak politycy, oni tyle mają do powiedzenia. I am your servant. Jestem twoim sługą. Yeah, because he wants to become the master. Ponieważ chce być mistrzem. You know, that this is Kali Yuga, it's the age of hypocrisy. I to jest właśnie Kali Yuga, wiek hipokryzji. And you know how we can love each other and be merciful. A wiecie, kiedy możemy być miłościwi i kochać drugiego? By simply engaging in a mission of spiritual master Śrīla Prabhupāda. To jest najlepszy sposób, żeby właśnie się zaangażować w misję Śrīla Prabhupāda, mistrza duchowego. I found myself in Krishna consciousness in association of people I would never meet in my life normally. W towarzystwie świadomości Kryszny spotkałem ludzi, których normalnie w swoim życiu nigdy bym nie spotkał. Especially not these people. Zwłaszcza takie osoby. When I joined in 1972 in Germany, every devotee had basically two credentials. Kiedy przyłączyłem się w 1972 roku do świadomości Kryszny, każdy z baptów miał przynajmniej dwie maczki. He had a criminal record. On miał jakiś tam za sobą przeszłość kryminalną. Even being very young. Nawet będąc bardzo młodym. And very, very rich experience in drug consumption. I bardzo, bardzo bogate doświadczenie, jeśli chodzi o narkotyki. So I was very strange when I joined this movement. They didn't know what to do with me. I w rzeczywistości, kiedy ja się przyłączyłem, oni nie wiedzieli, co ze mną robić, bo ja byłem bardzo dziwny w stosunku do nich. Because I had no criminal record. Nie miałem żadnych za sobą żadnych kryminalnych. I knew nothing about drugs. I nic nie wiedziałem o narkotykach.
they were looking, where is this guy coming from? No i tak ci patrzyli na mnie, skąd się tu wzięło? It was in Germany. I to było w Niemczech. Then I found out he comes from Czechoslovakia. Oni wtedy się mówią, on z Czechosłowacji. Oh, now we can understand. O, teraz to rozumiem. He is like totally backwards. On jest taki taki zapóźniony w rozwoju. He is one of this sentimental Slavian, you know, people. On jest jednym z tych takich sentymentalnych Słowian. You know, they've passed me by, the devotees, so look at me and going. Oni przechodzili obok niego i tak mówi, popatrz na mnie, i wtedy robili ten sekwest. So I knew the only way to be recognized as a devotee was to go out and distribute books. Że widziałem, że jedyny sposób, żeby być zauważonym przez Bhaktów, wyjść na ulicę i rozprowadzać książki. That was the only way, anyway, those days to survive and join ISKCON. I to był, w każdym razie to był jedyny sposób, żeby przeżyć w ISKCONie w tym czasie. Congregation. Nie było żadnej kongregacji. Grihastha ashrama, what is that? Nie było ashramu grihastha. You join celibacy and die. Przyłączasz się, celibat i umierasz. Simple program. Bardzo prosty program. I like that. Mi się to podobało. But it turned out to be a little bit more complicated. Ale okazało się, że to było troszeczkę bardziej skomplikowane. But I never regret that I had that kind of start. It was beautiful. Nigdy tego nie żałowałem. To było wspaniałe, fantastyczne. The German police locked us up. We were going, come on, kill us all. Great. Kiedy nas zamykała policja w Niemczech, w porządku, zabijcie nas, wspaniale. They were sometimes really shocked what kind of people they have to deal with. Oni rzeczywiście, ci policjanci byli w szoku, z kim mieli do czynienia. We challenged them, the police station. Do you believe in reincarnation? Huh? My ich tak po prostu takie wyzwania im rzucaliśmy na komisariacie. Co, wierzycie w reinkarnację? I can be born again as your son. Ja mogę się narodzić ponownie jako twój syn. Hare Krishna, son. Syn Hare Krishna, z Hare Krishna. I remember this one policeman, he just looked at me and was going, get out immediately. A jeden taki policjant się na niego popatrzył, mówił, wynoś się stąd, natychmiast. We were bold and reckless too. We were bold and reckless. Nie mieliśmy żadnych tam skrupułów. Prabhupada said, I was also reckless. Ja też nie miałem żadnych takich skrupułów. Nobody invited you, of you invited me, I came anyway. Nikt z was mnie tutaj nie zapraszał, a ja przyszedłem mimo wszystko. And if the leaders would understand what I'm talking, they will kill me immediately. A ci przywódcy tutaj, jeżeli by zdali sobie sprawę, czego ja to nauczam, to by mnie natychmiast zabili. Because Prabhupada attacked the very base of this materialistic society. Ponieważ Śrīla Prabhupāda tak naprawdę zaatakował te podstawy tego materialnego świata. By simply stating, we are not this body, you know. That's po prostu tylko przez stwierdzenie, że my nie jesteśmy tym ciałem. That's shocking. To jest szokujące. Whatever they do is for the body. Cokolwiek coś robi, to jest dla ciała. And we tell them, no, you are not this body. A mówi, nie, chwilę, nie jesteś tym ciałem. So Lord Chaitanya Mahaprabhu's mercy is universal. I dlatego ta łaska Pana Chaitanya jest taka uniwersalna. But it's symptomized by the absence of material desires. Ale symptomy tej łaski bazują na braku materialnych pragnień. Lord Chaitanya is not just another pope who will bless everything that comes his way. No. Pan Chaitanya nie jest jakimś tam, którymś z kolei papieżem, który po kolei wszyscy się błogosławi, wszystkich, którzy się wokół niego pojawiają. Yes, come here and get blessed. Okej, okay, mówi, przyjdź tutaj, weź to błogosławieństwo. But don't go back again. Ale nie wracaj. That's the idea. To jest ten właśnie pomysł na to. Prabhupada said, those who really come to Vrindavan and realize Vrindavan, they never go back. Śrīla Prabhupāda wspominał, że ci, którzy przybywają do Vrindavan i w rzeczywistości zrealizują Vrindavan, nigdy nie wracają. Of course, we do that for preaching purposes. Oczywiście, z uwagi na nauczanie, robimy to. But if you really realize Krishna, then why should you engage in anything material anymore?
Ale kiedy rzeczywiście zrealizujesz Krysznę, dlaczego, jakie masz powody tego, żeby znowu się angażować w jakieś materialne czynności? But we have our system, how gradually get to that point. Ale my mamy pewien system, dostać się do tego, jak wznieść się do tego poziomu właśnie. To do so prematurely and only on a basis of mental decision is very dangerous. I wielkim niebezpieczeństwem jest tak, w taki niedojrzały sposób i tylko na zasadzie jakichś mentalnych, umysłowych spekulacji. It's like blocking water. Tak jak wchodzenie do wody. Blocking a river. You know what happens? It just piles up more and more. Sorry. It just piles up more and more. Że to się tak po prostu zbiera coraz bardziej, coraz więcej. And when it breaks, it floods the whole landscape. A kiedy to pęknie, to wszystko wokół zalewa. To jest called tyaga. I to się nazywa wyrzeczenie. No, I will not do this, not do this, not do this, not do this. Nie to, nie będę tego robił, nie będę tego robił. But that's just another side of the same coin, which is called boga. Ale to jest druga strona medalu. To jest zadowalenie zmysłu. Well, Prabhupada used the word gradually. Dlatego Śrīla Prabhupāda mówił stopniowo. It's a battle with material desires. To jest bitwa z materialnymi pragnieniami. They can unpredictably be woken up and come from anywhere. One mogą być w taki nieprzewidziany sposób rozbudzone i pojawić się znikąd. Just takes the right constellation and then suddenly we are attracted. One tylko po prostu pojawiają się w takiej właściwej konstelacji i jesteśmy zniewoleni. Maya is a pure devotee, she will put a tilak on too, you know. I Maya jest czystym wielbicielem, ona też ma tilak. I don't want to go more in detail, but it doesn't stop just by the fact of cutting one's hair and putting on tilak. Nie chcę wchodzić do jakichś szczegółów, ale nie myślmy, że ten proces kończy się na tym, że malujemy sobie tilak na czole i ścinamy włosy. Maya never stops testing. Maya nigdy nie przestanie nas sprawdzać. She makes you convinced. Oh, you know this already. No problem. Ona sprawia, że jesteś taki przekonany. O, ja wiem to, już wiem to, ja to znam. Relax. Wyluzuj. You know that. Ty to wszystko wiesz. Once upon a time in my life, I was so daring. I thought really, I saw many things in the ISKCON world. Kiedyś tam, w jakimś tam dawnych czasach, ja mi się też to przytrafiło, że widziałem dużo rzeczy w tym ISKCON. I used to just laugh and tell devotees, come on, surprise me with something. No, rzucałem na takie wyzwania baktom. Proszę, zaskoczcie mnie czymś. Tell me something horrible, something nice, whatever, but try to surprise me. Spróbuj mnie zaskoczyć, może czymś strasznym, może czymś śmiesznym. I can tell you when it happened, how it happened, to whom it happened. Powiedzcie coś, a ja wam powiem, kiedy to się stało, jak to stało, z kim, dlaczego i po co. Actually, I cannot be surprised anymore. Ja już myślałem, że nic mnie nie może zaskoczyć. Well, I was wrong. Ale ja się bardzo myliłem. Krishna always has a surprise. Ale Krishna ma zawsze dla nas jakieś niespodzianki. Krishna has a really great sense of humor. Krishna ma bardzo, bardzo dobre poczucie humoru. He must have thought, this old fool really thinks he knows everything. I will show you. O, ten stary głupiec, on myśli, że wie wszystko. Ja mu zaraz pokażę. Uff! You know, I was like, oh, where is this coming from? Skąd się to bierze? It was a pleasant surprise. Ale to było przyjemne zaskoczenie. And not so many pleasant surprises. Usually the prices are bad. Ale nie było tak wiele przyjemnych. Niektóre niespodzianki nie są tak przyjemne. Krishna has never lack of surprises. Krishna nigdy nie brakuje tych niespodzianek. And what is the reason for that? Jaka jest przyczyna tego? To make us more dependent on him. Żebyśmy czuli się bardziej zależni od niego. To take us our own self-invented sense of security. Żeby zabrać nam takie własne wymyślone przez nas samych poczucie bezpieczeństwa. Therefore, even quite bad things can happen to quite nice devotees. Dlatego całkiem złe rzeczy mogą się przytrafić całkiem fajnym baktom. So they can get more
they clinch more to Krishna's lotus feet. So oni po to tylko, żeby bardziej szczepili się z lotosowymi stopami Krishna. This goes only in this way we can go back home back to God. Tylko to jest jedyny sposób na to, żeby wrócić z powrotem do Krishna. Czy jakieś pytanie, komentarze? Don't want to extend the time. Pytania? No, pytania? No. Ja mam takie pytanie. Czy Krishna, jak walczył z demonami, one wracały do Krishna, a czy one wracały na te planety do Krishna, czy do Rachnagarki? Yeah, when Krishna was fighting the demons, killing the demons, they were coming back. Where? To Krishna's planet or to Brahmajyoti? Depends on their personal understanding of Krishna. W zależności od tego, jakie mieli zrozumienie. Some of them, Krishna. Because they were not really ready to accept Krishna as a person, they end up in Brahmajyoti. Niektóre z tych osób miały bardzo, bardzo duże trudności, żeby zaakceptować Krishna jako osobę, dlatego wracały do Brahmajyoti. And those who hate Krishna more personally. A ci co bardziej tak nienawidzili Krishna w taki personalny sposób. They take even destinations like they can reside with him on a planet having similar features like him, because they meditated about him all the time. Ale oni, ich przeznaczeniem było ta sama planeta, nawet mieli podobną formę jak Krishna. Dlaczego? Bo zawsze o nim medytowali. And some of them, a niektórzy z nich, they even keep on playing the roles of demons while Krishna is traveling with his leelas and with his pastimes around the different universes. They become part of the display. A niektórzy z nich to stali się członkiem trupy Kryszny, z którą Kryszna wędruje po różnych wszechświatach, odgrywając właśnie te wszystkie walki z demonami. Oni po prostu przyjęli rolę demona w tym przedstawieniu i cały czas ją po prostu spełniają w różnych światach, w różnych konfiguracjach. I mean, the classical question would be, if you're reading Krishna book about all the demons being killed. To jest takie klasyczne pytanie. Przeczytaj po prostu w Krishna book, jak Krishna zabija te demony. Are these leelas also taking place in the spiritual world? I pytanie jest takie, czy również te rozrywki mają miejsce w świecie duchowym. So that means there are also demons there? Co, tam są demony? I never studied in detail. In Prabhupada's books I didn't find a detailed answer to that, but... Nigdy w Prabhupada książek nie znalazłem na to odpowiedź. I can only quote my godbrother Bhakti Charuswami. Mogę tylko zacytować mojego brata duchowego Bhakti Charu Maharaja. He said, yes, these demons are there in a spiritual world. Yes, również oczywiście demony są w świecie duchowym. But the stories we hear, they end differently. Ale opowieści, których słyszymy, one się inaczej kończą. In other words, they don't get killed. Oni nie są zabijani. Because there's no death. Ponieważ tam nie ma śmierci. Life is eternal. Demons are also eternal. Życie jest wieczne. So then devotees ask Bhakti Charaswami, so what will then the demons do when Krishna, you know, puts his fist, you know, into the horse demon, and he doesn't die. So how does it end? Wtedy niektórzy bhaktowie się pytali, co się dzieje wtedy z takim demonem, że tam, jeśli Krishna go wali pięścią, to jak to się kończy ta historia? He said, well, he just jumps on him and he rides on him. On mówi, że po prostu na niego wskakuje i po prostu jeździ sobie na nim. They end up in a friendly relationship. I to jest tak się, taki przyjacielski sposób się kończy. That I can only quote. This is... To mogę otwierać. Otwierać. I don't indulge in these subjects. This is way beyond me. No to jest daleko, daleko poza mną, nigdy w to nie wchodziłem. Devotees used to ask Prabhupada these kind of questions about spiritual world. Prabhupada was very hesitant. Srila Prabhupada zawsze był taki wstrzemięźliwy, jeśli chodzi o odpowiadanie na takie tego typu pytania. He said, first serve and then deserve. Najpierw służ, a potem zasłuż. Or sometimes he said, this is not for you. A czasem mówi, że to nie jest dla ciebie. Or if you want to know, you have to go there and look.
A jeśli chcesz się dowiedzieć, jak tam jest, no to i po prostu udaj się tam, zobacz. They ask Prabhupada all kinds of questions like, Prabhupada, I mean, there are so many pictures of Krishna. Śrila Prabhupada, jest tak wiele zdjęć Krishna. Along the way the artist depicted Krishna. Na różne sposoby artyści uchwycili Krishna. No, Krishna jest more blue, more gray. Czasem Krishna jest bardziej niebieski, czasem bardziej szary. You go to Russia, Krishna looks like Radharani almost. You go to Russia, Krishna looks almost like Radharani. A kiedy udasz się do Rosji, to tam Krishna wygląda prawie jak Radharani. Very feminine. Bardzo taki zniewieściały. So actually, Prabhupada, how does Krishna really look? Jak rzeczywiście, jak Krishna wygląda, naprawdę. Prabhupada said, no, these pictures are all nice. Że te wszystkie malunki są w porządku. Don't worry. Nie martwcie się. If you meet him, you will recognize him. Jeśli go spotkacie, poznacie go. Rozpoznacie go. So, Prabhupada was very... He was strict in some regards, but... He was also very liberal. On był, jeśli chodzi o pewne rzeczy, był bardzo taki ścisły, ale również taki był luźny, jeśli chodzi o inne rzeczy. Nie? Ja mam takie pytanie. English. Ziemia jest takim, i forma ludzka jest takim najbardziej dogodnym czasem i formą, żeby być świadomym Krishny, żeby zrealizować się tak w pełni. A z drugiej strony jest taka informacja, czyli jakby nie ma innego miejsca i nie ma innej formy, chociaż jest 400 tysięcy gatunków form ludzkich. Czy to oznacza, że to tylko ta forma ludzka jest taka przeznaczona do samorealizacji i to miejsce matka tak zwana Ziemia? Bo z drugiej strony jest taka informacja, że Narada Muni, podróżując po różnych wszechświatach, ma w różnych wszechświatach, na różnych planetach swoich uczniów. Teraz jak na razie to rozumiem. Mam to tłumaczyć? Tak, poproszę. Myślę, że to wszystko zapamiętałem. Okay. Matka Ziemia, forma ludzka, jest taka wyjątkowa. Mother Earth and the human form of life is very unique. So we have the chance, because we have a chance here and in this form to realize Krishna. So there are other places or forms, tak? Czy są inne jakieś miejsca i formy, which are so favorable for realizing Krishna, because he knows from Srimad Bhagavatam that Narada Muni travels through the universe, and he has many, in different places he has his disciples. Yeah. But of course that's extreme potency of Narada Muni. To jest taka niesamowita moc Narada Muniego. Otherwise Prabhupada said actually this earth, this middle planetary system and earth is actually very suitable for cultivating Krishna consciousness. I ten środkowy system planetarny, do którego należy Ziemia, jest bardzo taki korzystny do tego. Because somewhat the pain and the pleasure keep somewhat the balance. Kiedy ból i przyjemność są utrzymywane w takim równowadze. In a hellish planet, they just suffer. They just fight for survival. So it's very difficult. Na planetach tych piekielnych, tam tylko jest cierpienie. Po prostu tam każdy walczy, żeby jakoś tam przeżyć. Takie tyle cierpienia jest. And on heavenly planets, they just enjoy. A na planetach niebieskich jest po prostu zadowalenie zmysłów. Narada Muni knows best because he got in trouble like this. I Narada Muni wie o tym najlepiej, bo on też tam może się udawać. He was enjoying so much, so he just had to fall down, became a son of a Shudrani. On był tam i spadł stamtąd i stał się synem Shudrani. So it is a quite a
but it's getting worse. To jest tak, no, ale jest tutaj coraz gorzej, coraz trudniej. Even Prabhupada was surprised. Nawet Śrīla Prabhupada był zaskoczony. He said, this Kali Yuga goes faster, as I thought. Że ta Kali Yuga bardziej szybciej postępuje niż myślałem. I'm coming from a generation of revolutionaries, you know. Ja pojawiłem się takim w generacji rewolucjonistów. Opposition. Sorry. Ja tak próbuję widzieć usta, tak to nie, jak się odwraca, to nie. Opposition. Opozycja. And you some people they became terrorists. I niektórzy z moich tam współczesnych stali się terrorystami. It's normal people. Niby normalni ludzie. But I thought this is crazy. Ale myślałem, że to jest wariactwo. I thought the problem is somewhere else. Widziałem, że problem jest gdzie indziej. But nothing of that, what we try to do in extreme way, can be compared to that, what is happening today. Nawet to, co wtedy miało miejsce w taki najbardziej ekstremalny sposób, jest niczym w porównaniu to, co dzisiaj się dzieje. You know, people are so intoxicated. Ludzie są tak zatoksykowani. Purposefully. By the government. Nie przez przypadek, przez rząd. If you want to know the country of the origin of all this, you have to go to America. Jeśli chcesz dowiedzieć się, skąd to wszystko pochodzi, musisz się udać do Ameryki. I never was there. Nigdy tam nie byłem. But I had a lot of things to deal with. ISKCON is very much American. It started. Nasz ISKCON jest bardzo taki amerykański. Mamy z tym do czynienia cały czas. Nie? For good and bad, but I want to get into it. I na dobre, i na złe. Nie chcę w to wchodzić teraz w szczegóły. Prabhupada knew why he came to America and not to England. Śrīla Prabhupada zdał sobie sprawę, dlaczego akurat pojechał do Ameryki, a nie do Anglii. Because Americans, they just do it. Ponieważ Amerykanie, oni po prostu to robią. They just come and they just do it. Oni przychodzą i to robią. Once I told to Danavya Maharaj, actually I like this quality of Americans. They really are bold. They go and they do it. I ja lubię, kiedyś innemu Maharajowi powiedziałem, że ja lubię tą cechę, że oni są właśnie tacy odważni, że po prostu idą i to robią. And they can think big. I oni w taki wielki sposób mogą myśleć. He looked at me and się tak na mnie popatrzył. He said, yes, and they also can make a big mess. Również, ale oni również mogą robić wielki nieporządek. Unfortunately, I found this statement more and more true. Niestety, sam się przekonałem, że miał rację. And they never agree on some defeat. Zero introspectiveness. Nie mają żadnej introspekcji, nigdy się nie przyznają do błędów, do porażki. Zawsze zwyciężamy. Big disaster, and they go, victor. Jakieś tam duży nieszczęścia, ale nie, wszystko jest dobrze. They always go, it was them. To nie my, to oni. Never us. Nigdy my. Even the country is pathetic. It's patched up with all kinds of people. Ten cały kraj jest taki patetyczny, tam mnóstwo różnych rodzajów ludzi. Zero culture. Zero jakiejś kultury. Zero history. Żadnej historii. Just Mickey Mouse and bubblegum. Tylko Mickey Mouse i guma do rzucia, bąbelkowa. That's all. To wszystko. But they are very good in the art of entertainment. Ale oni wiedzą, jak kogoś zabawiać. And who doesn't want to be entertained? A kto nie lubi się zabawić? They are great in making this world even to better illusion. Ale oni są wspaniale potrafią uczynić ten świat jeszcze większą iluzją. No, this is not an anti-American lecture. To nie jest jakiś wykład nastawiony, żeby antyamerykański. Prabhupada said, in every country you find four class of people. W każdym miejscu, w każdym kraju znajdziecie cztery klasy ludzi. So there are intellectual Americans too. I również tam są intelektualiści. I personally didn't met many.
Ja osobiście niewielu spotkałem. Some must be there. Ale jacyś tam muszą być. But this vulgar, most gross type of sense gratification being implemented wherever these people go, it's of course insulting to anybody who wants to be Krishna conscious. I te takie niesamowite sposoby zadowalenia zmysłu jest po prostu dla osób, które chcą stać się świadomymi Kryszny. Devo Prabhupada said to the Americans, he said, you have only two choices. Śla Prabhupada Amerykanom powiedział, macie do wyboru dwa kierunki. You become Krishna conscious or you go to hell. Albo staniecie się świadomi Kryszny, albo pójdziecie do piekła. There's no other choice for you. Nie ma innego wyboru dla was. And that's basically for everybody, but... I to w zasadzie dotyczy się każdego. Sitting here in Poland. Tutaj, będąc w Polsce. Polish people are not in the front line of Kali Yuga yet. Że jeśli chodzi o Polaków, to oni nie są jeszcze w pierwszych rzędach tych promotorów Kali Yugi. They are too slow for that. Oni są za wolni na to. They are Polish. Oni są po prostu Polakami. So let Polish be Polish in Krishna consciousness. To niech Polska będzie polerowana. Niech Polska poleruje świadomość Krishna. And let it be a Germans in German Krishna consciousness. Niech będzie ta taka świadomość Krishna w Niemczech niemiecka. Why always even devotees always look out there? No, we have to become like them. Nie, dlaczego wszyscy się patrzą na innych? O, my chcemy być tacy jak oni, a nie, my chcemy być jak oni. You know, I last year I was quite often in Russia. W poprzednim roku byłem często w Rosji. So many devotees in Russia think, oh, I have to go to America. But then they come back. Wielu baktów, o, ja chcę pójść do Ameryki, to nie wracają. They go, this was horrible. Ja mówię, to było okropne. And what do they do in America? I co oni robili w Ameryce? They talk only to Russians. Oni tylko tam gadali z ruskimi. So they bring Russia to America. Oni sprowadzają Rosjan do Ameryki. What's the use of that? Jaki jest tego pożytek? Therefore, Lord Chaitanya Mahaprabhu says, there where you are, become actually a spiritual leader. Become Krishna conscious. Dlatego Pan Chaitanya nam powtarzał, tam gdzie jesteś, staj się duchowym liderem i nauczaj świadomości Krishna. Be satisfied. Bądź zadowolony. Be satisfied what you got. Z tego, co dostałeś. Including this Polish body. Nawet jeśli masz to polskie ciało. Oh, it's not bad. To nie jest tak źle. It can be used. Można je wykorzystać. In a Polish way. W taki polski sposób. For Krishna. Dla Kryszny. And you know what happens? A wiesz, co się stanie? You become Krishna conscious. I ty się staniesz świadomy Kryszny. So it's one and simultaneously different. To jest jednocześnie takie same i różne. No, that somebody comes and goes, we do it the American way. Nie tak, że ktoś tu przychodzi. O, że robimy to w taki amerykański sposób. And the little Polish souls goes, yes, yes, big, now it's big time. Taka mała polska duszyczka mówi, tak, teraz to jest taki wielki sposób robienia rzeczy. You have to put American flag everywhere, it's big time. I tak musisz tutaj postawić amerykańską flagę, o, wielki sposób. And again, we know what an illusion nationalism is. We know that. Ale my zdajemy sobie sprawę, jaką iluzją jest ten takie poczucie narodowościowe. But that's what we got. Ale to, co mamy, z czym mamy do czynienia. It took me 15 years on Sankirtan book distribution to realize what kind of body I am. I didn't know that before. 15 lat na Sankirtanie potrzebowałem na to, żeby zrozumieć, jakie mam ciało. I had a completely different concept who I am before I joined this movement. Miałem zupełnie inną koncepcję tego, kim jestem, zanim się przyłączyłem do świadomości Kryszny. It took devotees coming in my life, serious devotees, who told me straight out, hey, that you got, be aware of it and use it. I baktowie, którzy spotykają świadomości Kryszny, mówią, to jest to, co masz,
Bądź świadomy tego i wykorzystuj to. For 22 years I had a GBC who knew me very well. No, przez 22 lata miałem GBC, który bardzo dobrze mnie rozpoznał. One day he just looked at me and said, "You are half German, half Czech. That's the worst." On raz powiedział, ty jesteś na pół Czechem, na pół Niemcem. Nie ma gorszej kombinacji. A cynical Hitler. You know what combination that is? Cyniczny Hitler. Ty wiesz, co to jest za kombinacja? A Hitler with sick sense of humor. Hitler z takim chorym poczuciem humoru. Because all Czechs have a sick sense of humor. Ponieważ wszyscy Czesi mają takie chore poczucie humoru. That's a national basic qualification. To jest taka podstawowa narodowa cecha. They like that. Oni to lubią. I got some glimpses of the Polish lilas. Mam takie tutaj, że tak powiem, wzgląd w pewne takie polskie rozrywki, mały wzgląd. Essentially, I learned to like it. Nauczyłem się to lubić. No. Polish people always say first they say no before they say yes. Polacy zawsze zanim powiedzą tak, zawsze mówią nie. You go, why do you say no? Dlaczego mówisz nie? Because they go no. Ponieważ mówi nie. But then you can actually explain, why, look, you could also say yes because of this. And they listen actually. Ale potem można, oni są w stanie jeszcze wysłuchać, dlaczego powinni powiedzieć tak, i oni tego słuchają. Oni są w stanie słuchać. That's good. I to jest bardzo dobre, że są w stanie słuchać. We should not accept things just like that blindly. My nie powinniśmy tak w ślepy sposób akceptować rzeczy. We should ask questions. Powinniśmy pytać, zadawać pytanie. Not necessarily challenging, but questions. Niekoniecznie to muszą być wyzwania, ale po prostu pytania. But of course, and there's a negative side to it. They just say no, no, no. Ale kiedy mówisz nie, to jest taka negatywna strona tego i wtedy nic nie osiągniesz. Sometimes you have to say yes, you know, to agree on something. Ale kiedy czasem oni to się zgadzają na coś. Every country has something, you know. Każdy kraj, każdy ma coś tam. Yeah. I can take you on a tour a little bit around Europe because I lived in this country. So it's funny to see this, and it's funny devotees always saying, "Yeah, I know this body," but then they act like the body. Że ja poruszałem się po tych krajach, więc sporo mam takich swoich obserwacji i to zwłaszcza u baktów, kiedy mówią, tak, nie jesteśmy tym ciałem, ale oni po prostu działają jak to ciało. Just go to Mayapur and watch. Pójdź, udaj się do Mayapur i popatrz. Just watch. This is Chinese devotees. Tam są baktowie z Chin. Many. Bardzo dużo. They don't speak to anybody. Oni z nikim nie rozmawiają. They go Chinese parikrama. Tam tylko chiński parikrama. And they walk like behind each other. Just like this. I oni tak jeden za drugim idą, gęsiego. They never come single. Oni nigdy sami się nie pojawiają nigdzie. They always move, you know, where somebody, the leader is moving. Oni zawsze się tam poruszają w grupach, tam gdzie ich lider się porusza. Then watch the Russian devotees come. A co robią Ruscy właśnie? And it's all one big, you know, thing. Zawsze z jakąś wielką rzeczą związane. Big heart. Duże serce. About the brain, that's another thing. Nie. O mózgu nie będziemy rozmawiać. Some brain is good. Trochę mózgu jest dobrze. Prabhupada said, actually enthusiasm is good, but little brain is required. Że Prabhupada zawsze powtarzał, entuzjazm jest fantastyczny, ale troszkę mózgu też by się nie zabrakło. Nie? He didn't say it about the Russians, he said it for everybody. On nie mówił tego o ruskich, on tam w każdym mówił. By that time there were not so many Russians. Wtedy nie było wielu ruskich. Now they are everywhere. Teraz oni są wszędzie. So you know, so this is. And then there are other devotees I will never understand. Will I ever understand the Bengali devotee? No, I won't. Oni nigdy tego baktowi nie rozumieją tych rzeczy. Czy my byśmy zrozumieli jakiegoś Bengalczyka? They all go, you know. Proszę? Dobra. You have to stop.
Yeah, they all go like this. That means no in a West. Yeah, in India it means yes. Oni zawsze tak poruszają głową, co znaczy w Bengalu tak, a tutaj znaczy nie. Then they go with the medanga. Prrr, you know, I can't even follow. Oni tak grają na medandze, że nawet za nimi nie można podążać. Nie? But what I can do, I can deeply appreciate the Krishna consciousness. Ale to, co mogę zrobić, to so this we can all do that. Docenić tą właśnie świadomość Kryszny. So why not cultivate that kshetra and that what Krishna gave us here, now, in the best way possible. I dlatego powinniśmy doceniać to, co Krishna nam dał, to miejsce i w taki najlepszy sposób i wykorzystać je do świadomości Krishna. Then all together we will have a great international movement. I wtedy wszyscy razem będziemy mieli wspaniały ruch świadomości Krishna. Krishna Prabhupada ki jai. Ok. Thank you. Manidhar Prabhu ki jai. Thank you. Dziękujemy. Dziękujemy. Dziki moc. Tak. Okay, so we have Last comes to Arati. Arati, you know, on feast. So fast. Oh, so late. When you're busy. It's admirable that so many make it, despite, actually there are not so many. Yeah, in Zagreb there's a temple like this. Temples who are that remote from the center of the city. W Zagrzebiu jest też świątynia, która jest tak daleko od centrum. I to jest niesamowite, że mimo tak, że to jest tak oddalone, że to Lubaktów tu przyjeżdża. There's more and more places like this coming because it's very difficult to have a temple in a central city. I coraz więcej takich miejsc się pojawia na świecie, ponieważ bardzo ciężko jest mieć świątynię w centrum miasta. It's probably most impossible. I graniczy z niemożliwością. The prices and everything is completely crazy. I ceny i wszystko jest tak wariackie. So, you know. So it's wonderful this place survived. And it's wonderful it exists in the shape it does. Wspaniale, że to miejsce przeżyło i że jest w takiej formie utrzymywane. This is only due to sincerity of local devotees. Whoever was there, I don't know, but this is an achievement. So compliment. Nie tłumaczę. Nie? Nie, że to tylko właśnie dzięki szczerości baktów, którzy tutaj mieli właśnie utrzymywali tą świątynię, że to przetrwało. I to, okay. Jest, to jest całkiem takie wielkie osiągnięcie. Co? Okej. Okay. Ślepało pachanki. Dzień.